No witam was wszystkich serdecznie. Kolejny dzień, kolejne mistrzostwa George'em Russellem. Runda 9, kwalifikacje do Grand Prix Kanady. Tu macie klasyfikację generalną, 35 punktów przewagi nad Maxem. No i zobaczymy w Kanadzie, z tego co widziałem. Chyba będzie padać, ale w kwalifikacjach już wam pokażę tutaj prognozę pogody. I tak, jest szansa na deszcz w kwalifikacjach. I zobaczymy, czy jesteśmy w stanie zdobyć pole position i czy wyścigu jesteśmy w stanie wygrać wyścig. Pada, pada już od startu. Więc zobaczymy, jak z prognozą pogody na dalszą część kwalifikacji, bo strzelam, że prawdopodobnie będzie potem przesychać, no ale zaraz zobaczymy. I z tego co widzimy, to za 10 minut te opady się zmniejszą, bo jak widzicie 84% szansy na deszcz teraz, a potem za 10 minut 66%, plus 15 minut 50%, no i plus pół godziny 18%, już tutaj chmurka, bez chmurki jest słoneczko, więc prawdopodobnie na Q2, pod koniec Q2 już będziemy jeździć na slickach, więc zmienne warunki w kwalifikacjach. Dobra, tor coraz bardziej staje się przyczepny, te opady są mniejsze i jest 9 minut do końca. Na razie Carl Sainz na pierwszym miejscu, wyjedziemy sobie teraz i prawdopodobnie trzeba będzie jeszcze raz w końcówce wyjechać, bo wtedy będzie największa przyczepność na torze. No i zaczynamy pomiarówkę. Jak widzicie, nawet chyba już przestało padać, są tylko krople na kamerce. I zobaczymy, no pewnie dużo się poprawimy na tym następnym okrążeniu, bo tu trzeba przyzwyczaić się do warunków na początku. To jest dużo szykan, bardzo łatwo unieważnić okrążenie. Więc pierwsze okrążenie to takie zachowawcze, zapoznawcze bardziej, o. Żeby przyzwyczaić się do przyczepności. Jak widzicie, na razie nie jadę idealnie jak powinienem. Mimo tego mamy rekord w pierwszym sektorze, więc to oznacza, że tej przyczepności jest coraz więcej. A boty są teraz w boksie oprócz kierowcy Alfy Tauri. Dobra, kończymy naszą pomiarówkę, tą pierwszą, szykana przed nami. I słynna ściana mistrzów na wyjściu. I kontynuujemy jazdę. Na tym drugim okrążeniu powinniśmy sporo się poprawić. I mamy najlepszy czas. Także to pokazuje, jak dużo już tej przyczepności jest w porównaniu do tego, co było na początku sesji. I zobaczcie, już 0,2 się poprawiamy. Na następnym kółku. Rekord w pierwszym. Patrzcie, 0,6 poprawy. Kolejna szykana. To drugie okrążenie o wiele bardziej dynamiczne. Więcej pewności siebie. Nawrót trochę szeroko. Ale za to wyjście będziemy mieć kapitalne. Co widać po delcie. Prawie sekunda na minusie. I przed nami tylko ostatnia szykana. Poprawimy mocno czas. Przechodzimy na prostą startową. Ponad sekunda na minusie. Także poprawiamy się o wiele bardziej. I zjeżdżamy do boksu, bo teraz wszystkie boty wyjadą, teraz będzie jeszcze więcej przyczepności i pytanie, czy jak blisko jesteśmy slików, jak blisko jesteśmy slików. 2,3 sekundy, jeszcze jest za wcześnie na sliki, nie ryzykowałbym. Jak widzicie, jesteśmy przed Tsunodą o 0,3, będziemy musieli jeszcze raz wyjechać na tor, no bo teraz wszyscy wyjadą. Mogą się mocno poprawić. Także wyjeżdżamy na tym samym komplecie. Let's go. No i zaczynamy ostatnie okrążenie w Q1. Teraz boty kończą swoje okrążenie. My jako ostatni zaczęliśmy. Więc będziemy kończyć tą sesję kwalifikacyjną. 0,1 poprawy po wyjściu z T3. Strzykana. 0,2 poprawy. Zobaczcie, jak dużo przyczepności jest.
o wiele więcej. I o dziwo, jeszcze nikt mnie nie przeskoczył, boty pitują. Co tu się dzieje? Noda na drugim miejscu. Boty nie kończyły swoich okrążeń, albo skończyły i nie poprawiły się, o dziwo, bo ja się poprawiam 60. względem poprzedniego okrążenia pomiarowego. Strasznie dużo przyczepności. Więc nie wiem, co te boty zrobiły. Ale dokończymy to okrążenie oczywiście, żeby jeszcze zwiększyć przewagę nad drugim kierowcą. No to fajnie będzie wyglądać. Wychodzimy na prostą startową. Praktycznie ta sama przewaga, co miałem na poprzednim okrążeniu, jak jechałem pomiarówkę. Także sekundę się poprawiamy. Kończymy Q1 na pierwszym miejscu, ale już w Q2 będą sliki. Jak widzicie, sekunda 40 przewagi nad Tsunodą. Carlos Sainz trzeci, już prawie 3 sekundy straty. Kto tutaj odpadł? Tak z ciekawości. No, standardowa jakby w sumie piątka. Bez jakichś wielkich zaskoczeń. Dobra, lecimy z Q2. No i słuchajcie, poczekamy sobie trochę, bo tor będzie przesychał, więc nie opłaca się wyjeżdżać na początku sesji. Za 5-10 minut ten tor będzie w pełni suchy, więc poczekamy wtedy, kiedy będzie najwięcej tej przyczepności. Wyjedziemy mniej więcej na 9 minut do końca sesji, bo już mamy sliki założone. I aktualnie najlepszy czas to minuta 10.0. Dobra, wyjeżdżamy na tor. No dobra, lecimy. Pierwsze okrążenie na slickach. Oby tylko jedno okrążenie wystarczyło, żeby przejść do Q3. Dobra. Tylko na niej idealnie. Będziemy zaraz kończyć drugi sektor. Tutaj w miarę ok. No i przed nami nawrót. Raczej będzie minuta 10, niskie. No i szykana. Stała tylko szykana. Ładnie, udało się przejechać. Minuta 7, minuta 8, minuta 9, minuta 10, 200, 1, 1,5 za Sergio Perezem. To powinno starczyć. To powinno starczyć. Mamy przewagę 9, prawie nie, 0,7 nad Yukim Tsunodą. Powinno starczyć, także damy wycofanie z sesji i obyśmy przeszli dalej. Na szczęście udało się przejść dalej. Hamilton nas przeskoczył, kilku kierowców nas przeskoczyło, ale bezpiecznie przed 10, 40, także lecimy z ostatnim segmentem kwalifikacji. Dobra, rozpoczynamy nasze pierwsze okrążenie pomiarowe. Q3. O, tutaj Alpinka wyjeżdża. Na szczęście nam nie przeszkodziła. Ups. Dobra, pierwszy sektor w miarę git. I teraz nawrót. No i to w miarę dobre okrążenie na razie. Tylko szykana przed nami.
Będzie się 600 Lando. A my może zejdziemy poniżej 1.10? 1.99. Dobrze. Dobrze. Ale już spadliśmy na P4. Sergio Perez. Poniżej 0,2 przed nami. Hamilton też w sumie blisko. Także wyjedziemy jeszcze w końcówce sesji. Stara się poprawić. Leclerc dopiero 10, ale on też się mocno poprawi. No będzie tutaj ciężko. No i lecimy. Ostatnie okrążenie w kwalifikacjach. Come on. Lekka kontra. Ajajajajaj. No niestety, za szeroko. Na wrocie. Szkoda tego błędu. Wykana zostanie. Czekanie też straciliśmy, kurczę. No nie wyszło. Przed Hamiltonem udało się. No ale powinniśmy być trochę wyżej. No. Na wrocie straciliśmy zdychę, więc była szansa, żeby tutaj Verstappena zrobić. Kurczę, no blisko, blisko. No ale zabrakło. No to lecimy. Wszyscy tutaj startują na tych samych oponach. Chciałbym na starcie tutaj zyskać przynajmniej jedną pozycję. Zobaczmy. Wyścig długi, 35 okrążeń. Mamy dwa komplety medów. No taki średni start. Po zewnętrznej. O kurde, aż doszło do kontaktu. Z Maxem tutaj, walka. Zamknęliśmy go. Teraz bardzo szeroko. Te unieważnienie, raczej przekroczenie limitu toru. Ale bo to są szybkie na prostych tutaj. Dobra, pierwsze okrążenie skończone na czwartej pozycji. I będę tutaj podgryzał Sainza. Zobaczcie na prędkość, jak Verstappen się zbliża na prostej. Będzie ciężko tutaj wyprzedzić Sainza. Po czterech okrążeniach na razie nic tutaj się nie dzieje. Jadę spokojnie ze Sainzem. Sainz popełnił błąd teraz, więc może jest szansa. Ale oni są bardzo szybcy na prostych. Dobra, bardzo blisko teraz Carlosa jesteśmy. To jest dobre wyjście, przypalimy trochę baterii. Zobaczymy, czy to wystarczy. Come on. Dobra, zrównaliśmy się. Opóźnię hamowanie. Muszę go, żeby odpuścił. I tak się stało. Teraz mu odjedziemy. Bo stracił bardzo dużo na wyjściu.
Perez teraz atakuje Leclerca, ale wstrzymał się. My jesteśmy trochę za daleko. Perez chyba znowu będzie teraz cisnął, żeby podgonić tutaj. Perez, uwaga, uwaga, leci. Nie. Spasował. Dobra, jesteśmy blisko. Ale Perez ma kapitalne wyjście i nie jestem w stanie nic zrobić. Nawet gdybym teraz użył tej baterii, to nie dałbym rady się zbliżyć. Zobaczcie, jak mi odjeżdża na prostej. Dobra, teraz zaryzykuję. Chodzę po wewnętrznej. Oj, jeny, prawie straciłem kontrolę. Uff. Teraz muszę nadgonić do Leclerca, żeby mieć DRS za nim. O kurczę, Leclerc z jakim błędem. Bardzo wolno jedzie. Dobra, Leclerca trzeba wyprzedzać. Wyprzedzę go na prostej startowej, nie teraz. Skupię się na dobrym wyjściu. I teraz ładujemy go. Na szczęście Leclerc też z jakimś błędem na wyjściu. Ale już jest szybki na prostej. Dobra, teraz uciekamy. Na powyżej sekundę. Staramy się uciec. Dobra, Leclerc jest już sekundę za nami. On bardzo wolno jedzie. Zastanawiam się nad dwoma pitstopami dla kontentu. Chyba tak zrobię, widzowie. 27% na opadach. Na następnym bym zjechał po kolejny komplet medów. Także teraz będę cisnął na maksa. Wypalę się z baterii i na następnym okrążeniu zjedziemy. Dobra, mamy ponad 2 sekundy przewagi. Więc teraz tempo jest kapitalne. W czystym powietrzu. O kurczę, drugi warning. Trzeba uważać. 3 sekundy przewagi ponad. Leclerc chyba na tych oponach już nie daje rady. Weszło zużycie w grę. Także to otwiera mi szansę na 2 pitstopy. Dobra, zjeżdżamy po kolejny komplet medów. Zobaczymy, czy to się opłaci. Dobra, wyhamowaliśmy. Mam nadzieję, że nikt za mną nie zjedzie. Dobra, nikt nie zjechał. Zakładamy nowe medy i lecimy do końca. Nie do końca. W końcówce zakładamy softy i robimy pogoń. Czy wyjdziemy przed tą Alpinką? Tuż przed. Tuż przed. Idealnie. Idealnie. No to teraz ciśniemy. Kolejne okrążenia kwalifikacyjne. Najpierw dogrzać te opony.
ale one szybko się dogrzeją w porównaniu do hardów. Już mamy sekundę przewagi nad Okonem. Dobra, Verstappen pit, Sainz pit, to oni zakładają hardy. Będą jechać do końca. My lecimy na dwa pit stopy. A będziemy dużo odrabiać. Do tych, co jeszcze nie zjechali przed nami. Zobaczcie, jak szybko delta schodzi. Rekord w pierwszym sektorze. 9 sekund, poniżej już 9 sekund do Hamiltona. Bardzo dużo odrabiamy. 5,5 sekundy za nami Sainz wyjechał. Tutaj trzeba mieć przewagę około 16-17 sekund, żeby zjechać i wyjechać przed kimś. Dobra. Pierwsza trójka też już zjechała. Dwa rekordy w pierwszym i drugim sektorze i najszybsze okrążenie wyścigu. To jest sekund przewagi nad Sainzem. Dobra, 9 sekund przewagi na 20 okrążeniu nad Carlosem Sainzem. Idziemy mniej więcej tak na 7 okrążeń do końca i na 27-8 okrążeniu. Dobra widzowie, 27 okrążenie rozpoczęliśmy, będziemy na tym okrążeniu zjeżdżać dalej i serwisowej po softy. 13 sekund mamy przewagi nad Carlosem, wyjedziemy za nimi wszystkimi, ale będziemy mieć dużą przewagę przyczepności. Powinniśmy wyjechać tuż za Hamiltonem. Dobra, zjeżdżamy. Come on George, lecimy. Sopciki i okrążenia kwalifikacyjne. Dobra, leci ta cała piątka. Będziemy na szóstym miejscu, już za naszym kolegą zespołu. No to go. On musiał się jeszcze dogrzać. Ale już odrabiamy dużo do Hamiltona. To flag. Awaria. Lewis. No niestety. Verstappen coś nie mrało w tym wyścigu. Czwarty za Perezem. Ależ teraz odrobiliśmy w tej szykanie. Pół sekundy. Rekord w pierwszym. Sekunda 20 za Verstappenem. Staram się złapać w DRS. Dobra, mamy DRS. Że to będzie piekielnie mocne okrążenie. O kurcze, ale przewaga przyczepności. Dobra, Verstappena ładujemy po wyjściu z szykany, o ile będziemy wystarczająco blisko.
come on. Jeden 11-100, jeszcze przeokrążenie wyścigu. Dobra, jeszcze trzy bolidy. Za daleko jestem Perez, żeby tu atak przeprowadzić. Od zewnętrznej, ale nie dało rady. Dobra, zobaczymy. Chyba na prostej startowej znowu. Kurczę, a w sumie mogę do nawrotu. Ależ kapitalne wyjście. Może tego, że bardzo szeroko pojechałem. Ale mi odjeżdża na prostych. No i P3, dwójka Ferrari przed nami. Ale Leclerc błąd. Chciałem go tutaj po zewnętrznej na wyjściu, ale nie. Zabrakło miejsca. Leclerc tutaj błędów popełnia w tym wyścigu. Dobra, czas na dive'a do nawrotu. Szeroko, szeroko. Ale udało się. Leclerc będzie kontrował. Zresztą się zbliża na tej prostej. Uj. O Jezus Maria. Czekajcie, muszę to zobaczyć, bo tam Red Bull widziałem, leciał bokiem. O kurde! Perez prawie wjechał w sianę mistrzów. Nie no, wjechał nawet. I Verstappen się od niego odbił. O kurcze. Dobra, jesteśmy za daleko za Carlosem. Ja bym go wyprzedził na prostej startowej. Musimy poczekać jeszcze jedno okrążenie. Na prostej startowej. Nawet z DRS-em się nie zbliżam. Po zewnętrznej. A jak? Na jak? No i P1, George. Oho, oho. Wstrzykanie, stoją. Stoją i jadą. Jezus Maria, cała banda rozwalona. Czekajcie, to trzeba zobaczyć. Co tam się wydarzyło z przodu? Ja pierdzielę, tutaj już... Ała! Ała! To chyba Latifi był, nie? Nie, Albon. Ale potężnie przypierniczył w tą bandę. Cała banda rozwalona, zobaczcie! Gdzie są te wszystkie części od bandy? Jak one się ułożyły, jak wysoko... Jak ta część wysoko tutaj leży na tej drugiej części. Masakra, jaki dzwon. Dobra, bo tam Carlos jest blisko. Co tu się dzieje? Dobra, Gito obronione. Dobra, widzowie, będziemy kończyć, ale Carlos będzie miał DRS. Muszę uważać. Już nie jest tyle przyczepności na tych oponach. Powinno starczyć. No, wielkiej przewagi prędkości na prostych botów.
powinno starczyć. Dobrze. P1. Z najszybszym okrążeniem wyścigu. No i fajnie, ciekawie, na dwa pit stopy. Mark jak się podniecił. Spróbowałem czegoś innego. Jakbym na jeden pit stop jechał, to byłoby zbyt nudno, także dwa pit stopy tutaj o trochę oddały. Więc no, ja się spodziewałem, że tu Verstappen będzie odrabiał dużo punktów do nas, a na tę chwilę... No tak średnio to wygląda, Verstappen coś słabo ostatnio. 182 punkty, 51 punktów przewagi nad Verstappenem, także dwa wyścigi przewagi. No, prawie dwa, jeśli Verstappen tutaj by pasy slapy kręcił z wygraną, a ja bym nie ukończył. No i Mercedes 11 punktów przewagi nad Ferrari. Tutaj jest bardziej zacięta walka niż w generalce. No nic, lecimy dalej, muszę dokończyć tą serię. Mam nadzieję, że będzie walka do końca, że Max zacznie odrabiać. No chyba, że ktoś inny będzie odrabiał. Zobaczymy. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej.